Cześć, nazywam się Ania Kukawska i witam w programie BetShow. Na dziś przygotowaliśmy dla Was rozmowy z Damianem Milewskim, a także typy Damiana Jonaka odnośnie walki Artura Szpilki i Andrzeja Fonfary. Damian Milewski to jedno z najważniejszych odkryć polskiego MMA w tym roku. Ten podopieczny Tomasza Drwala przebojem wdarł się do czołówki tego sportu w naszym kraju właśnie dlatego, że wygrywał walki z dużo wyżej notowanymi od siebie zawodnikami. Dobra. Damian, wybierasz się pod koniec października na piękne polskie morze? No, mam nadzieję, że tak. I z tego, co mi wiadomo dotychczas, to chyba tak. Powiedz, jak wspominasz swoją poprzednią galę MMA, tak? I czy robi to dla Ciebie różnicę, czy walczysz w dużej hali przy transmisji telewizyjnej, czy na mniejszych galach, czy jest to dla Ciebie bez znaczenia? Ja bardzo dobrze wspominam tą galę, no i też mam miłe wspomnienia związane z nią, a czy to robi różnicę, to duża hala i duża widownia powoduje to, że czuć tą atmosferę, więc jakoś specjalnie nie trzeba się nastrajać do walki. Jak się już na przykład akurat ta była w Spodku, jak się wjeżdżało tam od tyłu, od tego zaplecza, wszystko było tak zorganizowane, że no wiedziałeś, że zaraz będziesz się bił i bierzesz udział w czymś dużym, przedsięwzięciu, więc to robi wrażenie, ale nie peszy, więc to pomaga. Ja lubię się bić na dłuższych galach, choć miałem okazję na dwóch się bić, na jednej MMA, tak, ale no to mnie mobilizuje jeszcze bardziej. Organizacja, na której ostatnio walczyły, czyli Fighters Arena, teraz przestała istnieć, ma się przemienić w jakąś inną federację, w każdym razie odwołali dwie najbliższe gale. Powiedz, to chyba jednak strata, że pomimo tego, że pewnie coś z tego się wykreuje, trzecia największa federacja upada w Polsce przez takie prywatne jakieś tam konflikty. To jest wielka strata dla zawodników, bo wydaje mi się, że ta organizacja tak jakby łatała tą dziurę pomiędzy jest KSW, MMA, tak, i długo nic i dopiero jakieś mniejsze organizacje, więc ona była taką trzecią, no i takie organizacje dają możliwość bicia się zawodnikom i już na wyższym poziomie, a nie na jakichś pseudogalach organizowanych w jakichś małych miastach, więc szkoda, szkoda. Powiedz, jak z perspektywy czasu oceniasz tą swoją ostatnią galę dla Fighters Areny i później te całe zamieszanie z tym werdyktem, najpierw remis, później zwycięstwo, jak Ty to przyjąłeś? Sam werdykt przyjął, znaczy, tak jak mówię, ja nigdy nie będę obiektywny, bo to oceniam swoją walkę. Jak ja oglądam tą walkę, a często ją oglądam, to patrzę, analizuję swoje ruchy, no i to, co muszę poprawić. Wiadomo, ta zmiana werdyktu jest zwycięstwo, ale to nigdy nie będzie smakować tak, jak mogłoby, gdybym był tam już w środku i gdyby to moja ręka została podniesiona. No remis, powiem tak, no... Nie był krzywdzący, ale na pewno bardziej krzywdzące by było to, gdyby dali zwycięstwo Nobredze niż mi. Niektórzy ludzie mogą mówić, że o, zremisowałem z Nobregą, to po co jeszcze mój sztab się odwoływał, że to i tak jest sukces, a zwycięstwo, to po co jeszcze to zwycięstwo? Choć i tak wygrałem, ale już nie powinno być takiej zmiany decyzji. Mój sztab na tym skorzystał, że jest taka możliwość, żeby złożyć protest. Oni złożyli, ja się wszystko dowiedziałem z internetu, więc ja nawet o tym nie wiedziałem, jak zmienili. No, tak jak mówię, no nie będzie to smakować tak, jak mogłoby. No i nie pozostawię następnym razem decyzji sędziom. Już ja się tam starałem nie pozostawić, ale teraz na pewno, żeby nie było takich więcej sytuacji. Mi jest przykro z tego powodu, że musiało dojść do czegoś takiego. No już nie pozwolę, żeby następnym razem była taka sama sytuacja. Wracając do samego Twoich początków, po tej pierwszej porażce, tam wiadomo, miałeś te 2 lata przerwy. Chciałem spytać, czy przez te 2 lata jesteś taki, że byłeś wkurzony na trenerów, że oni Cię blokują, że nie możesz walczyć, czy też pokornie czekałeś, aż będzie zielone światło i możesz wejść do oktagonu? Czekałem, ale pojawia się coś takiego. Ja jestem też trenerem i prowadzę zajęcia, więc tu się potwierdza swoją autentyczność, jeżeli zawodnik startuje. Jeżeli ja uczę kogoś i nie ma tej autentyczności w walkach i ja chcę, no to coś jest nie tak. Ja bardzo chciałem, mi wydaje się, że Tomek specjalnie mnie powstrzymywał, bo wiedział, kiedy będę gotowy, kiedy będzie ten czas, że jak to jest taka bomba z zegarem, że ja właśnie w tym momencie wybuchnę i wybuchnę tak, że będzie gloria, a nie przegrana. Tak mi się wydaje, ale no czekałem, byłem cierpliwy w tym wszystkim, nie miałem żadnego żalu do Tomka, bo jest moim trenerem i wydaje mi się, że on wie najlepiej, bo widzi z boku. Powiedziałeś, że ty jesteś w pełni przekonany, że uda ci się osiągnąć sukces w MMA, ale chciałem spytać, ile sobie dajesz czasu? Rok, dwa, pięć, bo mówiłeś wcześniej w wywiadach, że tam do 25 roku życia, później do 6 chciałeś coś osiągnąć, a teraz sobie dajesz jakąś granicę? Znaczy 25 lat to była taka granica, że myślałem sobie, kurczę, jak skończę tak, że będę miał 30 lat i będę dalej bił w worek na sali gimnastycznej, nic nie osiągając, to trzeba się zreflektować. No teraz tą granicą jest, wydaje mi się, że 30 lat, jak patrzę teraz po Tomku, to on jest w czubie formy, więc chyba mężczyzna osiąga szczyt formy w takim wieku. Jeszcze może do 35. No teraz ja nie mogę analizować, chcę brać wszystko, a jestem gotowy na sukces i dążę do tego, bo gdybym w to nie wierzył, to po co to wszystko? W nocy z piątku na sobotę na polskich kibiców boksu czekają nie lada emocje. Andrzej Fonfara i Artur Szpilka stoczą kolejne zawodowe pojedynki. A teraz zobaczcie, jak rozstrzygnięcia w ich walkach typuje niepokonany pięściarz ze Śląska Damian Jonak. Andrzej Fonfara, który jest też zawodnikiem, który już jakiś czas siedzi w Stanach i jest tam mocno zakorzeniony, będzie mógł się zaprezentować i tak naprawdę to jest też duża promocja dla niego, mimo tego, że on tam jest na miejscu. No, sądzę, że ta impreza by troszeczkę mniej miała tego splendoru i tej oprawy, gdyby tylko on tam boksował, a tak naprawdę no, jeden będzie nakręcał drugiego i będą same plusy z tego tytułu i Andrzej na pewno też tą walkę wygra, bo jest to walka też jedna z głównych, więc będzie miał bardzo duży doping i kibice będą mocno go wspierać. Heavyweight to heavyweight, każdy wie, że ciężka waga jest zawsze taką elektryzującą wszystkich kibiców. No i też z drugiej strony wiemy dobrze, że no, Artur jest taką chyba najbardziej medialną postacią razem z Krzyśkiem Wodoczykiem w naszym kraju, jeśli chodzi o tą dyscyplinę i trzeba się tylko z tego cieszyć, że mamy zawodników, którzy właśnie potrafią tylu ludzi przyciągnąć i przed telewizory i właśnie na salę. I uważam, że Artur wygra tę walkę, na pewno wyciągnie wnioski po pierwszej walce, która też no, mimo tego, że zakończyła się nokautem, no troszeczkę mu zdrowia zabrała i wiem dobrze, że Artur jest bardzo solidnie przygotowany do tej walki. Bardzo dużo też tam rozmawiał z trenerem, aby się mentalnie i tutaj taktycznie dobrze nastawić do tej walki. A tak naprawdę Artur jest zawodnikiem też, który w ogóle czerpie wielką radość właśnie z boksowania i z tej atmosfery, która na pewno będzie tej walce towarzyszyć, czyli walce na stadionie, w którym jest bardzo, bardzo dużo, znaczy sądzę, że będzie bardzo dużo kibiców właśnie Polonii Amerykańskiej, która go bardzo lubi. No i naprawdę no, przy takich sytuacjach Artur jest podwójnie zmobilizowany i na pewno będzie to dla niego taka walka życia przy takiej atmosferze i można mu tylko tego w pozytywnym stopniu zazdrościć, bo jest to fajne przeżycie dla każdego zawodnika i ja też osobiście bardzo lubię taką atmosferę w czasie walki, jeśli jest dużo ludzi i kibicują właśnie swojemu zawodnikowi, bo tak naprawdę są to rzeczy takie po prostu i przeżycia bezcenne, które nakręcają pozytywnie każdego zawodnika. Znaczy prawie każdego chyba, bo nie chcę wypowiadać się za wszystkich i Artur na pewno będzie w tej walce wygrany i wydaje mi się, że pokaże naprawdę kawał dobrego boksu. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Zachęcamy Was do komentowania naszych odcinków, a także do subskrybowania naszego kanału na YouTube, gdzie znajdziecie wszystkie nasze dotychczasowe materiały. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!